No, hej dziki, co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu i pamiętajcie, że czytam te komentarze i staram się na większość z nich odpowiadać. Także bardzo mi miło będzie, jeżeli podzielicie się tym, co u was słychać, a nam wybija piątek, czyli koniec tygodnia i kolejny materiał. Być może stanie się on tradycją, także pogadamy sobie dzisiaj o takim delikatnym trollingu Microsoftu w stronę Apple'a. Czyli oczywiście Game Pass na iOS. Także zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo ciekawych informacji działo. Ogólnie środowe i piątkowe materiały to będą takie luźniejsze treści, znaczy oczywiście będą merytoryczne i będziemy poruszać dosyć istotne tematy, ale z takim naszym też przemyśleniem i też w takiej mniej oficjalnej formie, powiedzmy. No ale przejdźmy do sedna dzisiejszego filmu, no bo jest to dosyć jednak ciekawy temat, jeśli chodzi o właśnie Game Pass i o iOS. Obecnie Microsoft bardzo odważnie sobie postępuje w dziedzinie nowoczesnych technologii i oczywiście trendów, tworząc naprawdę innowacyjne technologie i inwestując ogromne środki na kreowanie w nas nowych, oczywiście nawyków, potrzeb itd., itd. Tym razem skupimy się na strumieniowaniu gier w chmurze, a dokładniej usłudze xCloud, która pozwala na ogrywanie gier choćby z Game Passa na praktycznie dowolnym urządzeniu, również na iPadach. Ale dlaczego mówimy, że Microsoft troluje? Ponieważ Apple również chciało mieć swoje usługi, w tym również gry w chmurze, a tu Microsoft daje tak dobrą ofertę, której Apple raczej ciężko będzie przebić. Chociaż teraz przy tym wszystkim jedna myśl przychodzi mi do głowy. Czy Apple musi przebić taką ofertę, skoro mają tak oddanych fanów, którzy nie boją się wydawać znacznych sum pieniędzy na ich telefony, urządzenia czy też usługi? Także pytanie, czy cena będzie grała tutaj rolę? To jest w sumie ciekawe zagadnienie. A do tego jeszcze pytanie, czy fani będą tak oddani, jeżeli Microsoft wypuści, a wiemy, że wypuści do tego pada Backbone One for iOS, który to wzorowany jest na lubianym padzie od Xboxa i do tego można zamontować na nim nowe iPhony. Czy taka forma rozgrywki, gdzie każdy będzie mógł zamontować swojego iPhone'a do jednego z najbardziej dopracowanych kontrolerów i odpalić ogromną bibliotekę gier z Game Pass, to czy nie okaże się to czymś dla fanów Apple, czymś co robi ogromne wrażenie i ciężko będzie tutaj wymyślić coś lepszego i faktycznie wtedy raczej usługa Apple'a nie będzie tak ciepło przyjęta jak to, co zamierza wprowadzić Microsoft? I czy nie będzie to problemem dla fanów Apple, ponieważ dodatkowo Backbone One będzie kosztował $99, co nie jest wygórowaną ceną, a na pewno jest wręcz śmieszną, jeżeli pomyślimy o porównaniu do produktów Apple. Tylko właśnie tutaj, czy właśnie ta cena? Czy ta cena nie będzie zbyt niska? Ale no, może się okazać tak, że no nie wiem, fani Apple powiedzą: no słuchajcie, dobra, jest to fajny produkt, ale musicie dopisać do tego jeszcze jedną dziewiątkę, a my wtedy z otwartymi rękoma przyjmiemy ten gadżet w nasze ręce tutaj miłośników ugryzionego, czy tam jakby to powiedzieć, nadgryzionego jabłka. Powiem wam, że bardzo nam się podoba to, co robi Microsoft, ponieważ no może się to po części wydawać dla nas niezrozumiałe i ta polityka wkraczania w różne miejsca z Game Passem czy też z innymi usługami, które no są korzystne, no bo nie ma co mówić, dobry kontroler plus pełnoprawna usługa na urządzeniu, gdzie wszystko jest drogie, no to robi to wrażenie. I teraz to jest dosyć śmieszne, co robi, znaczy dosyć śmieszne, no takie robienie dosyć śmiesznego takiego zagrania, znaczy robienie dobrego zagrania w taki śmieszny sposób, ponieważ jakby Microsoft chce udowodnić wszystkim, że da się robić pewne rzeczy niekoniecznie za grube pieniądze i niekoniecznie trzeba jakby tutaj dużo pieniędzy wyciągać od klientów, tylko po prostu wystarczy dobra usługa i dobry produkt, który się sprzeda i klienci i tak będą po to sięgać. No, Game Pass się coraz bardziej rozbudowuje, coraz więcej ma do zaoferowania, pojawia się na coraz większej ilości platform i teraz wychodzi na to, że mamy tanią usługę, która działa praktycznie na wszystkim. Czyli jeżeli mam kompa i powiedzmy jakiegoś tam w miarę średniego laptopa nawet i
przyszłości telewizor, to tak naprawdę Game Pass będzie mi się wszędzie przydawał, więc nie będę potrzebował tutaj jakby łączyć się z tym, że kurczę, no mam konsolę i mam tego Game Passa, no ale co z tego, jak mam, nie wiem, laptopa, telewizor i nic na tym nie zrobię więcej. A tu jednak to się zmienia do tego stopnia, że staje się ona taka globalnie i ogólnie dostępna. Nie potrzebujemy jakiegoś wyrafinowanego sprzętu o niebywałych parametrach, tylko tak naprawdę gramy na wszystkim, znaczy zaraz będziemy grać na wszystkim, co ma po prostu ekran i możliwość sparowania z kontrolerem. No i wtedy tak naprawdę Game Pass jest dostępny wszędzie, będzie dostępny wszędzie. No aktualnie możemy grać na telefonach, na laptopach i na komputerach, konsolach. Będzie też to pewnie dostępne w lepszej formie na konsolach poprzedniej generacji. Znaczy w lepszej formie, no na pewno nie w 4K, jeśli chodzi o Xboxa One, ale będzie to dostępne. Także fajnie, że wychodzą w takim kierunku do nas. I nie jest to jakby walczenie z tym, że zabieramy coś i nikomu nie chcemy dać, tylko chcemy dać to jak największej ilości ludzi i to nam się bardzo podoba. A to też jest taki wstęp do tego, że będziemy jeszcze z drugiej strony patrzeć na ekskluzywy i tutaj też się taki materiał pojawi, jakby troszeczkę z innej strony popatrzymy na to, jak ta polityka ekskluzywów wygląda i postaramy się też jakby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Także też tutaj do tego tematu wrócimy. No i to wszystko na dzisiaj. No materiał, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest taka luźniejsza forma. No mamy nadzieję, że wam się to będzie podobać i też będziecie tutaj chętniej zaglądać, żeby sobie po prostu tak na luzaku posłuchać, oczywiście niezobowiązująco, co tam się dzieje ciekawego w technologiach i no, wiadomo, głównie w konsolowych, ale jeżeli też pojawią się ciekawsze formy, raczej ciekawsze tematy z innych dziedzin, również one tutaj będą gościć, także na pewno będzie się tutaj w piątki, w środy sporo takich fajnych rzeczy przewijać, także zachęcamy, żebyście też tutaj na ten kanał wbijali w te konkretne dni. No znaczy nie musicie w konkretnie te dni, ale żeby czasem zobaczyć, żeby być na bieżąco razem z nami. No i to wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że materiał wam się podobał i dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o Game Passie. No i jeżeli macie oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, niedosyt, zapraszamy też na inne materiały. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zobaczycie też inne filmy na kanale. A jeżeli macie ochotę pogadać, wbijajcie na Discorda. Panuje tam naprawdę spoko atmosfera i jest sporo fajnych ludzi, z którymi można na luzaku pogadać. No a my widzimy się w najbliższą niedzielę, punktualnie o godzinie 14:00. Także do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!